Jeśli moje filmy sprawią Wam przyjemność, zapraszam do dobrowolnych wpłat przez serwis Buy Coffee. Link do wirtualnej kawy jest w opisie filmu. Dziękuję za każde wsparcie, które pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści. Dziękuję również tym, którzy już wspierają ten kanał oraz tym, którzy zamierzają to zrobić. Z tej strony Łukasz z kanału Na Kolu Bez. Miło mi ponownie Was widzieć w 18 odcinku serii Rowerowy Trip. Dzisiaj zabiorę Was na rowerową wycieczkę po Gdańsku. Na początku chciałbym Was zachęcić do subskrybowania, komentowania i lajkowania. To jest bardzo motywujące i pomaga w rozwoju kanału. Chciałbym również przypomnieć o możliwości wsparcia mojego kanału przez serwis Buy Coffee, dzięki czemu będę mógł tworzyć dla Was jeszcze lepsze treści. Gdy już mam ogłoszenia za sobą, przejdźmy do tego, co się działo podczas 18 odcinka rowerowego tripu. Była to moja pierwsza wizyta z rowerem w Gdańsku. Na tą wycieczkę, jak i na poprzednie, oczywiście zabrałem swoją rodzinę. W Gdańsku mieliśmy zaplanowany tylko jeden dzień na rowerowy trip. Nasz hotel, a zarazem baza wypadowa, znajdowała się w samym centrum Gdańska, na wyspie Spichrzów. Miejsce idealnie zlokalizowane pod nasze rowerowe potrzeby. Największym plusem wynajętego apartamentu był fakt, że mieliśmy do naszej dyspozycji duży bezpłatny parking. Jeśli ktoś chciałby dokładne namiary na nasz apartament, a pewnie bardziej na bezpłatny parking, to proszę zostawić odpowiedni komentarz. Na pewno pomogę. Nie jest żadną niespodzianką, że do zaplanowania wycieczki po Gdańsku posłużyła mi niezawodna aplikacja mapy.cz. Tym razem wiedziałem dokładnie, co chciałem zobaczyć. Na górze ekranu pojawi się link do filmu z serii Rowerowy Trip, w którym opisuję, jak w wygodny i efektywny sposób wykorzystywać aplikację mapy.cz. W drodze kompromisu i wspólnych decyzji małżeńskich mieliśmy następujący plan na rowerowy trip. Zamierzaliśmy przejechać się po gdańskiej Starówce na rowerze, następnie bardzo chciałem udać się na Stadion Gdańsku, żeby zobaczyć go z bliska. Kolejnym celem była twierdza Wisłoujście, ale jeszcze bardziej chcieliśmy odwiedzić latarnię morską w Nowym Porcie, Westerplatte oraz ogólnie port. Na sam koniec chcieliśmy na rowerach udać się na molo w Brzeźni. Według wyliczeń tego dnia mieliśmy zrobić ładną 28-kilometrową pętlę na rowerze po Gdańsku. Nasz rowerowy trip zaczęliśmy zgodnie z planem, od przejechania na rowerach gdańskiej Starówki, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie z powodu malowniczych uliczek i pięknej zabytkowej architektury. Na samej Starówce nie ma ścieżek rowerowych, dlatego jechaliśmy właśnie tymi malowniczymi uliczkami. Trzeba przyznać, że jest ona jedną z ładniejszych w Polsce. Jak tylko wyjechaliśmy z niej, mogliśmy wreszcie zacząć korzystać z infrastruktury rowerowej, która jest w Gdańsku. Muszę na chwilę się zatrzymać. Powiedzieć parę słów na temat infrastruktury rowerowej. Dużo podróżuję na rowerze w ramach rowerowych tripów. Po różnych miejscach, zarówno po Czechach, jak i po innych malowniczych miejscach w Polsce. Wielokrotnie mówiłem w poprzednich rowerowych tripach, że jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, ogromne wrażenie zawsze robiły na mnie Czechy. Jeśli mówimy o miastach, to mam ogromne doświadczenie z Warszawy, z której pochodzę, z Katowic oraz Gliwic, gdzie teraz mieszkam. Przyznam szczerze, że w Gdańsku, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe i ogólnie rozumianą infrastrukturę rowerową, jest ona jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą w Polsce. Po pierwsze, wrażenie robi długość tras rowerowych, które według oficjalnych danych mają około 860 km. I rzeczywiście widać te ścieżki. Pomijając Starówkę i drobne odcinki, 95% naszej trasy pokonaliśmy bardzo dobrymi ścieżkami rowerowymi. Po drugie, oprócz ilości, ścieżki są też bardzo mądrze poprowadzone. Ani przez moment, jadąc przez Gdańsk, nie mieliśmy wrażenia, że jedziemy naokoło lub nieoptymalnie. Po trzecie, oprócz tego, że ścieżki są w bardzo dobrym stanie, są dobrze oznakowane. Tu pierwszy raz miałem okazję skorzystać z ronda dla rowerów. No i co najważniejsze, widać, że mieszkańcy i turyści chętnie korzystają z tych ścieżek. I bardzo dobrze. Zgodnie z planem, najpierw wyjechaliśmy do Stadionu Gdańskiego, nazywanego też Areną Gdańsk. Wybaczcie, nie będę podawał pełnej nazwy sponsorskiej. Stadion robi ogromne wrażenie. Moim zdaniem była to najpiękniejsza arena na całych Mistrzostwach Europy w 2012 roku. Choć minęło już 12 lat, sam obiekt nadal prezentuje się przepięknie i inni mogą nam go pozazdrowić. Co ciekawe, pod sam obiekt można bez problemu wjechać na rowerze, a teren jest otwarty. Znajduje się tam skatepark oraz przedszkole z placem zabaw. Na co dzień na tym stadionie swoje mecze rozgrywa ekstraklasowa drużyna Lechia Gdańsk. Bardzo mnie cieszy fakt, że pomimo upływu tylu lat, stadion jest bardzo zadbany. Prezentuje się nadal świetnie i służy mieszkańcom na co dzień. Kolejnym punktem naszej wycieczki była twierdza Wisłoujście, do której prowadziły bardzo przyjemne ścieżki rowerowe. Gdy już dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że przybyliśmy od złej strony. Samą twierdzę widzieliśmy z daleka. Miałem nadzieję, że uda mi się ją sfilmować dronem, ale zaczął wiać silny wiatr, który uniemożliwił mi użycie go. Rozejrzeliśmy się więc po okolicy i musieliśmy jechać dalej, ponieważ czekało na nas jeszcze kilka ciekawych miejsc. Może uda mi się wrócić w to miejsce z dronem i sfilmować ten obiekt. Po twierdzy Wisłoujście daliśmy się do nowego portu w Gdańsku.
Z samego portu chcieliśmy zobaczyć i zwiedzić latarnię morską oraz z daleka, a dokładnie z drona, ważną dla każdego Polaka Westerplatte. Na początku chciałbym wam pokazać latarnię morską. Jest ona o wiele mniejsza niż typowa latarnia, ale chyba w porcie takie muszą być. Udało nam się podejść pod nią, zobaczyć wystawę pamiątek, ale niestety nie udało nam się wejść do środka latarni. Szkoda, nie pozostało mi nic innego jak odpalić drona i sfilmować dla was samą latarnię. Latarnia jest zabytkowa i nie jest czynna na co dzień. Obiekt powstał między 1893 a 1894 rokiem, zastępując poprzednią. Latarnia ma ponad 31 metrów wysokości. Jest o budowie ośmiokątnej wieży zmierzającej ku górze. Wzorowana była na nieistniejącej już latarni w Cleveland. Warto pamiętać, że była to pierwsza na Bałtyku elektryczna latarnia morska. 1 września 1939 roku strzałami z okna latarni dano znak żołnierzom znajdującym się na okręcie Schleswig-Holstein do rozpoczęcia ostrzału Westerplatte. Kilka chwil później z Westerplatte padły dwa strzały armatnie. Pierwszy chybił, drugi był celny i trafił budynek latarni, likwidując stanowisko CKM-u. Do dziś widać ślady po tym wydarzeniu w postaci jaśniejszej cegły. Jak już jesteśmy przy II wojnie światowej, udało mi się sfilmować z drona bardzo dobrze znane każdemu Polakowi miejsce – Westerplatte. Jest to miejsce szczególne w naszej najnowszej historii. Tutaj polscy żołnierze bohatersko bronili się od 1 do 7 września, stawiając opór Niemcom, którzy atakowali to miejsce z lądu, morza i powietrza. Możecie zobaczyć charakterystyczny i dobrze znany pomnik, który upamiętnia te straszne wydarzenia. Można o tych wydarzeniach i ich przebiegu mówić bardzo długo, ale to chyba temat na inny film i na inny kanał. Możecie również zobaczyć sam port, który robi wrażenie. Dało mi się uchwycić ogromny statek, który tam stał, oraz manewry holowników, które pływają i pomagają innym statkom w porcie. Robią one wrażenie. Naszym ostatnim celem gdańskiego rowerowego tripu była plaża, a dokładnie Molo w Brzeźnie. W drodze do tego miejsca po raz pierwszy miałem okazję przejechać się rondem dla rowerów. Molo w Brzeźnie jest dość małe, wręcz można powiedzieć, że dość symboliczne. Przed samym molem są stajaki na rowery, zejście na plażę, no i oczywiście lody, na które zasłużenie się udaliśmy. Na plaży były tłumy, a już na samym molo nie odniosłem takiego wrażenia. Największy plus to piękne widoki z mola oraz fakt, że można udać się na lody. To był ostatni punkt naszego rowerowego tripu. Nie pozostało nam nic innego, jak wrócić do naszej bazy wypadowej. Część drogi powtórzyliśmy, ponownie przejeżdżając się malowniczą gdańską starówką. Cały rowerowy trip zajął nam 2 godziny i 23 minuty, podczas których pokonaliśmy 28 km. Wycieczka do Gdańska to był strzał w dziesiątkę. Był bardzo udany dzień. Już teraz wiem, że na pewno wrócę do tego miasta z rowerem. Infrastruktura jest fantastyczna i nic tylko wskoczyć na rower i robić kolejne ciekawe wycieczki po Gdańsku. Oczywiście zgodnie z tradycją po moim vlogu będzie cała wycieczka w formie teledysku, tak jak to zawsze ma miejsce w rowerowych tripach. Tradycyjnie przypomnę, że jeśli ktoś jest zainteresowany namiarami na nasz apartament, bezpłatnym parkingiem w centrum miasta albo jakimikolwiek innymi aspektami naszej przygody rowerowej w Gdańsku, proszę o pozostawienie odpowiedniego komentarza. W następnym odcinku nadal pozostajemy na Pomorzu. Już teraz zapraszam was na kolejny rowerowy trip. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania i komentowania. Tymczasem zapraszam was z największą przyjemnością na rowerowy trip 18. Trzymajcie się i może do zobaczenia gdzieś na rowerowym szlaku.